Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie, za miłą recenzję. No, moje ego zostało już na tyle poektane, że ja już tutaj z satysfakcją mogę, myślę, że zakończyć ten wieczór, ale go nie zakończę, ponieważ właśnie chciałem tutaj Państwu też przeczytać fragment książki. Tylko może dopowiem jeszcze dla tych, którzy nie znają. To jest takie lekkie fantasy z mocnym motywem przygodowym, pisane tutaj, jak Krystian zauważył, głównie pod kątem młodszego czytelnika. Natomiast oczywiście, jeśli starsi czytelnicy lubią takie też lżejsze, trochę baśniowe klimaty, no to bardzo zachęcam. I tutaj może tak tylko troszeczkę nawiążę do tego, o czym jest sama książka, a później już chciałbym zaprezentować Państwu kilka moim zdaniem ciekawych fragmentów, natomiast to też będą takie fragmenty z początku książki, które z jednej strony mam nadzieję, że Was zaciekawią, a z drugiej za wiele też nie zdradzą, co jest w samej książce. Fabuła jakby opiera się na tym, że 10-letni Oskar, który jest głównym bohaterem tej przygody, tej historii, przyjaźni się z księżniczką Mają. I ta księżniczka pewnego dnia zapada na dziwną klątwę. Oczywiście nikt za bardzo nie wie, co to jest za klątwa, ani jak można ją wyleczyć. No i chłopiec, prawda, w imię tej przyjaźni czuje się zobligowany, żeby wyruszyć w świat, w pełną przygód podróż, żeby zdobyć dla niej lekarstwo. No i to brzmi dosyć niepozornie, natomiast okazuje się, że historia nie jest do końca tak prosta, bo pojawiają się tutaj też paladyni. U mnie to są tacy biali rycerze, którzy chodzą po świecie, walczą ze złem, walczą z magią. Tej magii w książce też jest dosyć sporo, ona jest w takiej subtelnej formie, natomiast myślę, że jest widoczna i jest jej dużo. Są smoki, proszę Państwa, gryfy, właśnie różne takie typu fantastyczne stworzenia, a nawet smocze statki, to jest to, co też Państwo możecie zobaczyć na okładce. Te smocze statki też myślę, że są tutaj takim ciekawym, właśnie dosyć oryginalnym motywem, chociaż absolutnie nie czuję się tutaj jakimś wynalazcą tego pomysłu, ale faktycznie też nie spotkałem się dotychczas w literaturze z tym motywem. I chciałbym teraz przejść właśnie do przeczytania fragmentów książki. Zobaczymy, ile mamy tutaj czasu. Natomiast to będą fragmenty, które pochodzą z drugiego rozdziału książki. W pierwszym rozdziale, tylko Państwu tak szybko powiem, poznajemy głównych bohaterów, czyli właśnie Oskara i księżniczkę Maję. Oni tam przeżywają taką dosyć małą przygodę. Wracają do zamku, tam Maja spotyka swojego ojca, który, jak się pewnie domyślacie, jest królem. No i tam dowiaduje się, że oto przyszedł czas, ponieważ ma już 10 lat, żeby rozpoczęła przygotowania do pełnienia swojej przyszłej roli księżniczki królowej, może kiedyś władczyni, monarchini, albo co najmniej no żony jakiegoś innego władcy. No i Oskar tak podskórnie wyczuwa, że jakiś etap w ich życiu się kończy i być może tutaj ich przyjaźń wisi na włosku, no bo teraz już księżniczka nie ma dla niego za wiele czasu, on próbuje jakby jeszcze się z nią spotykać, natomiast ona ma już szereg innych obowiązków. Magią i odwagą, rozdział drugi, w smoczej stajni. Oskar wpadł w podły nastrój. Wyglądało na to, że jego przyjaciółka w natłoku nowych obowiązków nie ma już dla niego czasu. Przez cały dzień szpędał się bez celu po zamku, rozmyślając o sytuacji, w której się znalazł. Jego humoru nie polepszyła wieczorna rozmowa z ojcem. Zaraz po powrocie chłopca do domu Robert spojrzał mu w oczy i powiedział poważnym tonem: musimy pomówić. Oskarowi przez moment zdawało się, że widzi na jego twarzy troskę. Ojciec nerwowo poprawił swoją złocistą czuprynę. Gołym okiem było widać, że malec zdecydowanie po nim odziedziczył kolor włosów. Rozmawiałem z Martą. Mówiła mi, że księżniczka zaczyna brać udział w życiu dworskim, szykując się w ten sposób do swojej przyszłej roli. To na pewno pomysł króla, mruknął niezadowolony chłopiec. Być może, ale sądzę, że jest w tym sporo racji. I ty powinieneś zacząć przyuczać się do jakiegoś zawodu. Nadszedł czas. W końcu masz już 10 lat. Myślę, że mam dla ciebie dobrą, sprawdzoną ścieżkę.
Ojciec zrobił małą przerwę w wypowiedzi, żeby podsycić ciekawość malca. Od jutra będziesz mi pomagał przy Auguście. Oznajmił z niekrytym zadowoleniem, ewidentnie licząc na to, że Oskar podpali się tym pomysłem. Ten jednak nie był zachwycony. Ale ja chcę zostać paladynem, zaprotestował. Od zawsze marzył o tym, żeby być jednym z białych rycerzy i przeżywać wspaniałe przygody, ratując świat przed złem. Chciał walczyć z magią i strasznymi potworami, a nie doglądać starego smoka w zatępłej stajni. To tak jak połowa chłopców w twoim wieku. Jak sądzisz, ilu naprawdę nimi zostanie? Odparł Robert, wyraźnie zaskoczony postawą syna. Czy Oskar nie odpowiedział? Mama zawsze mu przecież powtarzała, że warto marzyć i sama zachęcała go do tego, żeby nie porzucał myśli o tym, że zostanie paladynem. Lepiej marzyć o czymś, co jest realne do spełnienia. Wtedy osiągnięcie celu zależy tylko od ciebie. Poza tym zobacz, druga połowa tych chłopców marzy o tym, żeby latać na smoczych statkach. A ty masz właśnie okazję, żeby spełnić te marzenia. To ich marzenia, nie moje. Ja nigdy nie marzyłem o smoczych statkach, odparł Oskar łamiącym się głosem. Ja zawsze o tym marzyłem, powiedział Robert tonem świadczącym o tym, że nie wyobraża sobie, aby jego syn mógł robić cokolwiek innego. Pozwól mi więc marzyć o białej szacie paladyna, zawołał Oskar. Zawiedziony Robert machnął ręką. Widocznie spodziewał się, że chłopiec bardziej ochoczo zareaguje na jego pomysł. Dla Oskara z kolei brzmiało to jak wyrok. Ojciec wstał i wyszedł z sieni do swojego pokoju, uznając rozmowę za zakończoną. Zrezygnowany Oskar poczłapał do siebie, rzucił się na łóżko i ukrył twarz w poduszce. I teraz, proszę Państwa, jest tutaj taki dłuższy fragment o tym, jak Oskar wspomina swoje dotychczasowe życie, wspomina swoją mamę. Ja to pominę, liczę, że Państwo sami to przeczytacie już sobie w książce. Natomiast jeszcze chciałem tutaj Wam przeczytać fragment o samych smoczych statkach. Oskar otarł łzy i westchnął z żalu. Wyglądało na to, że po stracie mamy przyszedł czas na pożegnanie się z dawnymi marzeniami o zostaniu paladynem. Co gorsza, czuł, że teraz powoli traci również Maję. Nim się obejrzeli, skończył się okres beztroskiej zabawy i w życiu każdego z nich nastał nowy etap. Następnego ranka, po szybkim śniadaniu zjedzonym z ojcem w milczeniu, udali się do smoczego portu. Znajdowała się tam stajnia, w której przebywał ich smok August. Wyszli z zamku i luźnym krokiem ruszyli przez budzące się do życia miasto. Chłopiec łapczywie wdychał świeże powietrze płynące z nadmorza. Smoczy port było widać już z daleka. Zdecydowanie górował bowiem nad innymi budowlami w mieście. To właśnie stamtąd odlatywały i tam właśnie przylatywały smocze statki, lądując na wielkiej platformie. Gdy pokonali długie schody prowadzące na szczyt budynku, wyszli na otwartą przestrzeń i Oskar rozejrzał się dookoła. Bywał tu już wcześniej, kiedy z mamą odwiedzali ojca i Augusta, ale teraz zupełnie inaczej patrzył na wszystko, co widzi. Po lewej stronie znajdowały się smocze stajnie. To właśnie tam przebywały smoki, kiedy nie latały. Po drugiej stronie platformy zbudowano z kolei budynki gospodarcze oraz postawiono specjalne dźwigi, dzięki którym mocowano i zdejmowano ze smoczych grzbietów statki. Pozostałe miejsce na platformie służyło smokom do lądowania i wylatywania. Oskar zobaczył olbrzymiego gada stojącego przy jednym z dźwigów. Mamy szczęście, mruknął Robert. Zdaje się, że ktoś szykuje się właśnie do lotu. Chodź, popatrzysz sobie, jak to wygląda. Podeszli bliżej i stanęli w bezpiecznej odległości od obcego smoka, któremu właśnie zamocowano na grzbiecie statek. Pilot powoli obszedł go dookoła, sprawdzając, czy wszystkie uprzęże są dokładnie przypięte. Następnie załadował na statek niewielki ładunek i wszedł na pokład. Po chwili Oskar zobaczył, jak pilot wzniósł do góry zieloną flagę i pomachał nią w kierunku dyżurki. W odpowiedzi kontroler odmachał swoją flagą i w tym momencie smok ruszył przed siebie. Na pewno część z Was widziała już kiedyś, jak smoki wznoszą się do lotu, lecz pozostałym należy się wytłumaczenie.
Otóż stworzenia te potrzebują dużo przestrzeni, aby najpierw odpowiednio się rozwiec, następnie skoczyć w powietrze, ponieważ same nie są w stanie poderwać się do lotu, gdyż ogranicza je ciężar statku przytwierdzonego do grzbietu. Gdy smok jest już w powietrzu, ruchem skrzydeł wyrównuje lot, by dalej szybować już bez ograniczeń. Tak samo rzecz ma się z lądowaniem. Smok potrzebuje dużo wolnego miejsca, żeby opaść na ziemię i wyhamować w pozycji poziomej. Gdyby miał hamować w powietrzu, stanąłby dęba i postawił okręt do pionu, co byłoby śmiertelnie niebezpieczne dla pasażerów, a także ryzykowne dla przewożonych towarów. Zatem wszystkie te czynności smoki musiały wykonać w pozycji poziomej. Ludzie, którzy już od jakiegoś czasu wykorzystywali je w celach logistycznych, dobrze zaobserwowali ruchy i zachowanie tych stworzeń. Na tej podstawie zbudowali smocze porty i wyżej opisany sposób uczyli małe smoki latania. System sprawdzał się bardzo dobrze, dlatego stosowano go na całym świecie, a jednolite procedury ułatwiały smoczym pilotom podróże do różnych odległych miejsc. No i generalnie Oskar z ojcem udali się do stajni, udali się do swojego smoka. Smok pamiętał Oskara. No i ojciec zabrał go tego pierwszego.